Witajcie. Dzisiaj wcześnie przyjechałem, chociaż znowu niepokoję, bo słuchałem radia i wrzeszczą po drodze, że burze, grady, wichury, deszcze, wszystko i tak dalej. Aż mi się nie chciało jechać na pole. Ale mówię, no wstałem, no to coś, po coś wstałem. Ale ostrzeżenia jakieś tam, kurcze, blade. W całym kraju silne burze, no i głupotą jest wyjeżdżać. Kurczę, oleju nie mam. Ajajajajajajajaj. To silnik skasuje, jak nie wleję oleju. Jeszcze raz. I taka robota, widzicie. No w całym kraju burze, grady i tak dalej. No nie, nie mogę. Zobaczcie, za mało tego oleju. Ale kupiłem paliwo, to wleję paliwo, najwyżej później przyjadę jeszcze do roboty, bo nie chcę tutaj nikogo budzić, żeby tej oliwy dolać. Bo wiecie, jak jest rano, to wszystko słychać podwójnie, bo jest cisza, spokój. No i ten. A to tak słychać wszystko zaraz. Może to i dobrze, że nie pojadę w pole teraz. A patrz, jeszcze bez tego, bez lejka. O pół zbiornika paliwa, to teraz jak doleję tą dwudziestkę, to już będę mógł, będę miał czym robić na spokojnie. Ale zobaczymy po prostu, czy rzeczywiście te prognozy się sprawdzają, bo jeszcze bez kabiny, słuchajcie, jak tu ma 40 litrów, powiedzieli, na metr kwadratowy. No to są potężne ulewy, chociaż tak się nic nie zapowiada, jak patrzę na pogodę, na tym, co się dzieje, bo wiatr, no, wiatru nie ma, ale to jest to, co wczoraj mówiłem, nie? Że było tak parno, że burza z piorunami to musiała być po prostu i porządna ulewa. A nie było nic. No a teraz, tak jak mówię, wiatru nie ma. 6 rano jeszcze też nie ma. Dobra. Paliwo zalane. Zatem maszyna tutaj pod tym względem przygotowana do jazdy.
No ale to nie wszystko. Bez oliwy nie pojadę. Schowamy baniak z powrotem. Tutaj szmatę schowam też do schowka, bo to się zawsze przyda. No i tyle. Z dzisiejszej porannej roboty. No ale co? Nie, tutaj kółko jest dobrze, bo myślałem, że kupiłem złą oponę, wiecie, żeby tutaj była jeszcze wyższa, ale chyba nie da rady. Zresztą szersza też bez sensu. Jest jak jest i jest dobrze. Tutaj trzeba tylko ten przesunąć jeden, żeby do talerza doszedł. O! Tu trzeba by to przykręcić i przesunąć do talerza dojście. No w każdym razie później przyjadę jeszcze raz. Witajcie ponownie. Jak mówiłem, tak zrobiłem. Olej zalany. Talerzówka ustawiona w miarę, tak mi się wydaje, jak być powinna. Jedziemy tym razem na dwójce, bo tak radziliście. Zobaczymy. O! Tutaj wobec tego zobaczcie, co się dzieje. Ja mogę to jeszcze podnieść. O! I tak mogę zostawić na razie. Zobaczymy, dobra, co dalej. Za wysoko. O! Próba. Teraz za nisko, bo to czuję, że już... Ej! Mi się cały, kurczę, podnosi. Zobaczcie, jak tam, kurczę, wlazło. Ja się nie dziwię, że to tak ciężko, jak on po samą ośkę tam siedzi. Trzeba z tym coś zrobić. Skręcić to. Zobaczymy, co dalej będzie, ale nie za dużo. Wyjedziemy stąd, bo widzę, że... O! Tyk! I teraz posadzimy to z powrotem. Czyżby tak?
taka robota, słuchajcie. O, zobaczmy to tutaj. Nie, znowu przednie talerze nie robią nic. Fajnie by to było jakoś tak ustawić, żeby to było już na stałe. Minimalnie tutaj, może na tym podnośniku by to spróbujemy. Odsunąć. Idzie lekko, to odkręcam. A jak już zacznie taki... O, teraz już jest lekki opór, wystarczy. Nie da rady. Podkręcić. No teraz siadło po same osie. Skręcony łącznik, tak żeby to regulować tylko tym właśnie łącznikiem, to by mi najbardziej pasowało. Nie, teraz nie wyjadę.
pierwsze skręcaj gadzie jeden. Nie da rady. Bo tu przy bunkrze nie wyrobię inaczej. I oby się udało. Nie da się zakręcić z tym. Widzicie, jeżdżę dwójką, jest dużo, dużo wolniej niż tą trójką. Ale to jest to też, że mówicie, żeby nie katować 60-tki na trójce. Przy czym ona wtedy nie przewraca tej ziemi tak, jakbym chciał, żeby to było. Żeby nie było omijaków, bo omijaki to samo zło. Może i będzie dobrze. Głęboko. Nie łapią wcale. O, tyk. Zobaczmy teraz. Trochę wkurzająca ta robota, powiem wam. No dochodzę do coraz większej wprawy, jeśli chodzi o ustawienie maszyny. Jeżdżę w tej chwili na obrotów 1600-1800, daję sobie radę.
Czasami maszyna się grzebnie za głęboko, ale to jest kwestia jeszcze tego, że tu sobie zaznaczyłem na tym, w którym miejscu mam przytrzymać poziom maszyn, ustawienia maszyny. Bo tam z tamtej strony już brałem. No i tak to widzicie wygląda, jak to we wszystkich trzeba nabrać wprawy, ale na te drzewka takie małe to nawet nie patrzę. Tutaj jest najlepiej, bo tu wszystko widać, dlatego że tu jest właśnie pustynia. I tutaj mniej więcej koniec tego z tym. No rozpędź się! Nie chcę się rozpędzić. Czyli troszkę wyżej. O, wystarczy. Głęboko siadło. Wyszła i jeszcze raz. O. Powinno być dobrze. Tu jest, kurczę, kwestia naprawdę tak delikatna sprawa, że głowa boli. Wszystko opanować, tylko to kwestia wprawy. Nie wiem, nie patrzyłem na zegarek, która godzina, ale już trochę jeżdżę. Widzicie, ona jak jest wyżej, to właśnie tam jest niżej, tu jest przy podnośniku wyżej. Cała filozofia polega na tym, że jak ona siada, żeby była równo i ją zatrzymać na tym poziomie właśnie równym. Ale wy wiecie dobrze, o co chodzi. No, tak jak ze wszystkim, słuchajcie. Trzeba troszkę wprawy.
troszkę się z tym przejechać, że tak powiem, sprawdzić co i jak, i wtedy będzie dobrze. No słońce pali, praży. Mówiłem wam rano, że mają być te burze, deszcze, pieruny i tak dalej, a tutaj słońce wyszło. Nie wiem, może to jest właśnie to, o co chodzi, że cisza przed burzą tak zwana, nie? Dobra, na razie dzisiaj kończę, znaczy dzisiaj, teraz kończę, nie dzisiaj, bo już zgłodniałem, jadę coś zjeść, napiję się kawy, zejdzie trochę ten upał, no i wrócę dalej z tą robotą, bo no chcę tego skończyć jak najwięcej, żeby było dobrze, przecież o to tu w sumie chodzi. Trzeba zawsze z takimi rzeczami uważać, jak się podchodzi do maszyny. Nie podstawiać nogi pod talerze. Pamiętajcie, to jest waga potężna. Tu się coś ześlizgnie, podnośnik puści, chlas. I jak nie macie takich butów jak ja, na szczęście mam te właśnie budowlane, typowe, no to palce obcięte. Także to nie są żarty. Pamiętajcie o BHP. To jest najważniejsza sprawa. Zdrowie jest jedno. O ty. Dobra. No, to tyle na ten czas. Jadę, jak mówię, coś zjeść, odświeżyć się i wracam na pole. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.